będąc teraz w Nowym Jorku na Fashion Weeku i podróżując po świecie, z zaciekawieniem podglądałam, co młode kobiety zakładają na siebie, szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym, i co wyróżnia je na tle innych, gdy przechadzają się ulicami Nowego Jorku czy Londynu. To, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku, to moja odpowiedź na depresję i niejakość, która niestety w tym okresie jesienno-zimowym wkrada się czasami na nasze ulice. Dlatego też w mojej limitowanej kolekcji dla Answear stworzyłam kilka takich rzeczy, które na pewno pozwolą młodym, silnym, kreatywnym kobietom wyróżnić się na naszych ulicach. I tutaj właśnie jest pierwsza propozycja. Mamy tutaj płaszcz, który jest czarno-szary, ale to wcale nie oznacza, że jest nudny, ponieważ mamy tutaj łączenie ramoneski z płaszczem, jest wcięcie w talii, które podkreśla figurę, więc nawet będąc w płaszczu, kiedy zasuniemy go pod szyję, możemy wyglądać seksownie i podkreślać swoje wdzięki. Możemy mieć rozłożony kołnierz, tak jak teraz jest w tym momencie, ale możemy również zapiąć go w całości i wtedy mamy taką stójkę, która nie dość, że jest nam wtedy ciepło, to też jest bardzo stylowa i chic. Taki płaszcz ma elementy ekologicznej skóry, również przy suwakach, więc dodaje takiego pazura, nie jest miałką, nie jest nudno. Tu mam dla Was oversize'owy t-shirt z mojej kolekcji, który myślę, że bardzo fajnie uzupełni nam tę stylizację. Dla mniej odważnych mam szary, oversize'owy płaszcz, który ma elementy czerwieni, są suwaki. Myślę, że każda z Was będzie wyglądała w nim bardzo stylowo. Do tego jest w nim ciepło i myślę, że jest też bardzo wygodny. Można go oczywiście zapiąć, ale można mieć też płaszcz otwarty. I tak naprawdę możecie postawić na bardzo ekstrawagancką stylizację w środku i wtedy jest to mniej odważne. Albo możecie postawić na czerwoną wersję tego płaszcza i to jest ta wersja bardziej odważna, bo na pewno wyróżni Was na naszych ulicach. Mam nadzieję, że przypadło Wam do gustu to, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie mi znać w komentarzach, co podobało Wam się najbardziej, w czym się dobrze czujecie, co może nie do końca Wam podpasowało. No i oczywiście zachęcam Was do obejrzenia całej mojej kolekcji Patrycja Kazadi for Answear na answear.com.